Dezinformację obserwujemy nie od dzisiaj, natomiast to, co można powiedzieć o ostatnich narracjach, jakie są obecne, z tego, co śledzimy, to przede wszystkim zauważono już, że profile, które w sieci, w mediach społecznościowych zajmowały się dezinformacją szczepionkową, antyszczepionkową, zmieniły już swój profil i obecnie działają na przykład po to, właśnie, żeby siać chaos informacyjny. Obecne są między innymi takie narracje, że byłyby problemy z przyjmowaniem osób do Polski z Ukrainy, że występują takie problemy, co oczywiście wiemy, że nie jest prawdą, ponieważ Polacy są gotowi pomagać. Chodzi o to, żeby też ośmieszyć walkę Ukraińców, aby w jakiś sposób zasiać wątpliwość co do możliwości NATO. Więc tych narracji na pewno już się pojawiają, na pewno będzie się pojawiać jeszcze więcej. No wiemy też, jeśli chodzi o takiego użytkownika codziennego cyberprzestrzeni mediów społecznościowych, to choćby dezinformacja dotycząca braku paliw.